Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Wielokuchnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat gotowania dla dużej rodziny, naprawdę dużej, bo siedmiosobowej. Kasia Głowacka, mama piątki dzieci, niedługo babcia, opowie nam, w jaki sposób prosto i szybko zrobić dwa sosy do jednego spaghetti. I Kasia będzie odpowiadać za sos z tończyka. A ja będę odpowiadać za sos tak zwaną carbonara. W tej chwili woda się gotuje, kiedy się ugotuje, to wsypiemy makaron. Najpierw zacznę przygotowywać sos carbonara, a w międzyczasie zaczniemy zajmować się również tuńczykiem. Do carbonary potrzebny jest boczek wędzony, to jest właściwie podstawa tego sosu. Pokroiłam boczek w takie, nie wiem jak ty robisz, ale ja w takie dość grube... Nie, kostki muszą być dziarskie tego boczku, tak, żeby można było w co zęba wbić. Jeśli można, to obrałabyś cebulki już do dwóch obydwu sosów. Natomiast ja już powolutku będę przygotowywać sos do carbonary, który jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy mieć dobrą śmietankę, kremówkę, taką słodką. Oddzielamy jajka od żółtek i żółtko ląduje w śmietance, kremówce. I teraz biorę widelec i po prostu dokładnie to mieszam, bełtam. Muszę Państwu powiedzieć, że Kasia prowadzi kapitalnego bloga, takiego rodzicielskiego, parentingowego, nie wiem jak to nazwać. Ja też nie wiem jak to nazwać. A jak to się nazywa? Mama w dużym brązowym domu. O czym jest blog? Jest o tym, że jest sobie duża rodzina, która mieszka w dużym domu, bo potrzebuje dużo miejsca. Brązowy. No dom jest brązowy, tak. I w tym domu się dużo gotuje, bo wszyscy dużo jedzą. I dużo się bawią, i dużo się martwią. Akcja bloga dzieje się w kuchni, ponieważ tak naprawdę serce całego naszego domu bije gdzieś między piecykiem kuchennym a stołem. Mamy zakłopotane piszą, pytają jak sobie radzić z tym, że to się nie wszystkim podoba. Że to się nie podoba na przykład jakiejś tam rodzinie, jakiejś cioci czy innej. No, rzeczywiście piszą. Jak terapeutka działaś? No tak. Tak, bo nasz dom to jest też tak trochę tak jak plasterek. Do nas też przychodzą na przykład znajomi moich dzieci, którzy też tam mają różne problemy sercowe, albo szkolne, albo inne. Także te sercowe są najmilsze. Powiedz mi, jak się przygotowujecie do przyjęcia na świat wnuka? To jest bardzo wzruszające, naprawdę. Patrzeć na swoje najstarsze dziecko. Z najstarszymi dziećmi jest tak, że wszystko się najlepiej pamięta. Ja jeszcze dokładnie pamiętam swoją ciążę, swój poród, jak to było, jak żeśmy się borykali. W tej chwili patrzę na nią, że jakby przejmuję pałeczkę i jest to naprawdę bardzo wzruszające. I kiedy byłam zaproszona przez nią na pierwszym USG, kiedy Benio był jeszcze malutki, to był jakiś taki 16 tydzień bodajże ciąży, przyznaję, że po prostu spłakałam się jak bóbr, widząc swoje dziecko patrzące na kolejne dziecko naszej rodziny. My tu gadu, a sos się sam nie zrobi, trzeba go dosolić ładnie. Cebulę dokroić. Teraz będziemy wkładać do osolonej wody. Będziemy wkładać makaron, spaghetti. Bierzemy oliwę z oliwek, cebulki, taki całkiem sporo tej cebulki. Jak przygotować drugi sos? W domu mamy dwie szkoły przygotowania tego sosu. Jedna frakcja opowiada się za
cebulką dodaną do sosu, a druga frakcja wzięła się za tym, żeby tej cebulki nie było. Ale skoro mamy cebulkę? Mamy cebulkę, ponieważ skoro mamy, więc podduszamy cebulkę na patelni do momentu, aż się zeszkli. Potem wrzucamy tuńczyka. Czekamy, aż cebula zmięknie już zupełnie i wzajemnie te smaki się przegryzą. Po czym do tych składników dodajemy kwaśną śmietanę. Hartuję śmietanę kwaśną, czyli dodaję troszeczkę soli. Ale wtedy już mam pewność, że raczej się nie zważy ta śmietanka. I na tym etapie to wszystko przyprawiamy. Solą, pieprzem. Są tacy, którzy dodają czosnku. Nam ten czosnek się z tym smakiem gryzie, ale jeżeli ktoś lubi, to można. Można dodać suszonych pomidorów, można to wszystko posypać jeszcze ostrym serem, jakimś grana padano. Generalnie jest to taka baza, jak płótno do haftowania. Tak jakby to można dodawać jeszcze sobie różne składniki, zależnie od indywidualnego smaku. Przygotowuje się to bardzo szybko, także kiedy mama się zorientuje, że za pół godziny dzieci będą w domu, zdąży tę potrawę zrobić. Co jest istotne, przy robieniu makaronu typu włoskiego nie przelewamy go zimną wodą, czyli nie hartujemy, mówiąc po polsku. To jest taki popularny błąd, ale tak nie wolno robić. Hartujemy się, robimy makaron na przykład do rosołu, a do włoskiego makaronu nie. Nawet, co powiem więcej, troszkę tej wody powinno zostać tutaj razem. A w tej chwili przechodzimy do kończenia drugiego wydania makaronu, tym razem już nie postnego. Pod makaronem jest woda, więc on się nam nie przypali. W międzyczasie dokładamy do tego makaronu podsmażoną cebulkę z mięsem. Ten sos do spaghetti carbonara, on nie może bardzo mocno zgęstnieć. On musi być troszeczkę półpłynny. I to jest właściwie, z tego co wiem, to właśnie uważają to za idealną carbonarę. Wtedy właśnie, kiedy jest półpłynna. Najlepszą carbonarę w życiu jedliśmy nie w żadnej włoskiej restauracji, tylko, drodzy Państwo, w Białogórze, nad morzem, w budce z fast foodem, tę budkę prowadził pan emerytowany nauczyciel matematyki, zapalony kucharz, hobbysta, który gotował fantastyczne makarony, nie tylko carbonare. Niestety pan już zmarł kilka lat temu i wszyscy bardzo, bardzo tęsknią za jego makaronami, ale naprawdę jego carbonara nie miała sobie równych. Poprosimy sir typu parmezan. Tak wygląda porcja spaghetti al tonno i to jest właśnie rybka, tak? A tak wygląda spaghetti carbonara. Dzisiaj wielokuchnia zmieniła nam się troszeczkę w poradnictwo rodzinne, ale przyznacie Państwo, bardzo sympatyczne poradnictwo rodzinne. A na potrzeby rodziny można wejść na bloga Kasi. Mama w dużym brązowym domu, zapraszam. A w ogóle to gotować. Jedno spaghetti, albo drugie, albo oba jednocześnie. A ja zapraszam na kolejną wielokuchnię.